No oczywiście, że u nas w radiu to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra jest najciekawiej, proszę Państwa, najciekawiej, bo my mówimy z serca, my tam nic nie... Piotr stał przed... Piotr, proszę Państwa, on nigdy w Rzymie nawet nie był. 0-6 z Borussią Dortmund na inaugurację tych rozgrywek. Piotr głosił w Babilonie resztce Żydom. Tak. No i fakt, że Legia jest... Apostoł Paweł był tylko apostołem narodów i wszędzie go było pełno. To jest kompletny trzy podróże misyjne miał apostoł Paweł. Trzy podróże. W ostatnich tygodniach porozmawiam z Michałem Zachodnym ze sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Besnik Hasi, kolejny trener, który żegna się z warszawskim zespołem, trener, któremu trzeba będzie zapłacić grube, grube setki tysięcy euro albo nawet i miliony odszkodowania, a przecież jeszcze kilkanaście miesięcy temu trenerem Legii Warszawa był Henning Berg, podpisano z nim długoterminowy kontrakt, to miał być szkoleniowiec na lata. No i przez ten czas zdążono zwolnić Norwega, zatrudnić Czerczesowa, podziękować Czerczesowowi, zatrudnić Hasiego, podziękować Hasiemu. To jest przecież czyste szaleństwo. To jest czyste szaleństwo i rzecz, która nie przystoi klubowi aspirującemu do bycia w elicie Europy. Pośród tych 32 drużyn, pośród których Legia znalazła się w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, ale też chodzi o takie polityczne decyzje w futbolu, czyli zarząd SEA, w którym zasiada Dariusz Mioduski, współwłaściciel Legii Warszawa. No, powiem szczerze, on organizuje w czwartek Forum Polskiego Futbolu, w którym jednym z tematów głównych będzie strategia działalności klubów, by podnieść wyniki i jakość drużyny. No i tak szczerze mówiąc, Legia i ostatni rok Legii powinien być takim modelowym przykładem antystrategii, bo tak jak powiedziałeś, trzech trenerów, teraz czwarty prawdopodobnie, jeszcze nie znamy nazwiska, poprowadzi Legię. Powiedzmy sobie wprost, to tak nie powinno wyglądać. Wszyscy przy Łazienkowskiej są pogubieni, a najbardziej należy współczuć. Ja wiem, że to dziwne akurat, ale niektórym piłkarzom. Wczoraj po przegranej z Zagłębiem Lubin 2-3 do dziennikarzy wyszedł Michał Pazdan i tak przebitego nie widziałem go chyba nawet po odpadnięciu z Euro 2016. Powiedz Michał, twoim zdaniem w którym momencie z tymi trenerami popełniono błąd? Powinno się zostawić dłużej jednak Henninga Berga i dać mu pracować? Dobrze swoją robotę wykonywał, nie wiem, twoim zdaniem Stanisław Czerczesow i to on nie powinien zostać gdzieś tam przepędzony z Łazienkowskiej kilka miesięcy temu, czy też jeszcze wcześniej, nie wiem, czasy Jana Urbana, bo ty wiem, że analizujesz i cały czas jakby oglądasz te mecze Legii i masz jakieś swoje zdanie, dlatego pytam. Dla mnie przede wszystkim ani Henning Berg, ani Stanisław Czerczesow nie dopuściliby do tego, by gra Legii wyglądała tak, jak wyglądała w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Nie dopuściliby, by był to chaos, dezorganizacja i przede wszystkim brak woli walki, by wystąpił zespół niezgrany z piłkarzami, którzy nie znają się, z jednym piłkarzem, który krzyczy do swoich kolegów po ich numerach, bo nie zna imion ani nazwisk. Ciężko w ogóle porównać sytuację, w jakiej znalazła się teraz Legia, do nawet etapu, w którym zwalniany był Henning Berg, a zatrudniany Stanisław Czerczesow. Obecny kryzys jest o wiele bardziej spektakularny i groźniejszy dla samego klubu, bo tutaj nie chodzi tylko o trenera i odprawę dla niego oraz jego sztabu, ale też o to, co działo się ostatnio na trybunach. No i Legię tak naprawdę zamiast gdzieś tam myślenia o przyszłości i budowania choćby akademii, na razie czeka myślenie o tym, skąd wziąć pieniądze na kary za bójki na stadionie, za race, za okrzyki bardzo możliwe też, ale też za to, że te 107 dni Besnika Hasiego okazało się jednym wielkim nieporozumieniem. I teraz tak, ja rozumiem, że winę za zatrudnienie Besnika Hasiego ponosi Michał Żywak, który jest dyrektorem sportowym Legii Warszawa i którego to był autorski projekt. To jest jego znajomy z Anderlechtu Bruksela. Wiadomo, że to jest zawsze ryzyko. Nie wiesz, czy ktoś wypali, czy też nie wypali. Nam jest łatwo krytykować Albańczyka po tych ponad 100 dniach pracy, bo widzimy, że totalnie mu się nie powiodło, ale czy na przykład twoim zdaniem w momencie, gdy Żywaków go zatrudnia, rzeczywiście miał przesłanki ku temu, żeby sądzić, że to jest trener, który tę Legię może wywindować na jeszcze wyższy poziom? I też to od początku dla ciebie był ryzykowny pomysł z małymi procentowo szansami na to, że się powiedzi. Hasi był pomysłem, wydawało się dobry. Przede wszystkim to trener, który w Anderlechcie
podchodził dobrze do zawodników, starał się ich rozwijać i indywidualnie, i też wprowadzać ich w zespół, który miał mieć ten określony styl gry, pewną uniwersalność na boisku, zmienność, tak by zaskoczyć że jestem na Ligę Mistrzów, bo przecież występował w niej właśnie z Anderlechtem. Miał też takiego opinię człowieka, który z jednej strony potrafi pogłaskać piłkarza, ale też potrafi ich ostrzej potraktować. Czyli coś pomiędzy właśnie Honigenbergiem a Stanisławem Czerczesowem. One nie są brudne, gadasz. To jednak wszystko się nie sprawdziło. Ja się nie zgodzę z tym stwierdzeniem, że on był ryzykiem, że zatrudnienie trenera to jest bardzo czyste. Ryzyko. Wszystko jest bardzo czyste. To ryzyko można zminimalizować. To jest wszystko bardzo czyste. Nie wiem, bardziej bardziej dogłębny research jego pracy, więcej trochę rozmów, może jakieś prezentacje, po których są zatrudniani szkoleniowcy od Barcelony przez inne kluby trochę niższej rangi w Europie. Czy w Legii tak było? Można tutaj mieć pewne wątpliwości. Masz rację, co Michał Żewłakow zaproponował Besnika Hasiego, zresztą dyrektor sportowy Legii sam podkreślał, że to będzie jego odpowiedzialność. No i właśnie ciekawe jest wyciąganie na przykład Michał Żewaków po takiej spektakularnej porażce, bo tak trzeba określić ponad 100 dni rządów Hasiego, powinien, nie wiem, honorowo podać się do dymisji, czy powinien jakoś inaczej zareagować. Stanąć przed kamerami i powiedzieć totalnie dałem ciała, mówiąc brzydko i po prostu teraz dajcie mi jeszcze jedną szansę, jak to zrobić. Właśnie ciekawe, ciekawe są te następne dni w Legii Warszawa, bo tak naprawdę nikt nie wie. O 15 drużyna ma, chociaż miała mieć początkowo dzień wolny, to ma mieć albo trening, albo spotkanie z Aleksandrem Wukowiciem, który na chwilę przejmie Legię, bo na dłużej nie może, bo ma tylko licencję pozwalającą mu na tym poziomie rozgrywkowym prowadzić drużynę tylko dwóch no to widzisz, to wszystko pozałatwia. Poinformowano o zwolnieniu Besnika Hasiego, a później puszczono go na konferencję, by tam dopełnił obrazu absurdu. Wydaje mi się, że na razie sami do końca w Legii nie wiedzą, jak przedstawić dalszą wizję. Nie wiadomo, jaka ma być ta wizja przyszłości Legii Warszawa. Dariusz Mioduski stara się ją nakreślać jako wychowankowie z budowanej czy też przygotowywanej akademii. Na razie bardziej w planach i na konkretnej ziemi niż już na boiskach. Do tego w oparciu o najlepszych polskich piłkarzy ściągniętych jest z innych klubów i kilka gwiazd zagranicznych. Od tego Legia jest daleko, jak daleko to było widać choćby wczoraj w meczu z Zagłębiem Lubin. Myślę, że też Legia nie ma pomysłu, jak to wizerunkowo rozegrać. Co było widać trochę po meczu, rozstaniu ze Stanisławem Czerczesowem, gdzie go pożegnano, później zorganizowano mu konferencję pożegnalną, no to tak, a wszystko gdzieś tam w cieniu Besnika Hasiego. No to tak trochę nie powinno wyglądać. A ten Hasi nie okazał się trochę dziwakiem, bo na początku już jego pobytu w Warszawie słyszałem, że kilku piłkarzy nie mogło pojechać na wesele Kuby Rzeźniczaka, bo on coś tam zmienił w początkowych planach, gdzie to tak naprawdę były dopiero pierwsze dni okresu przygotowawczego, już od razu zraził piłkarzy do siebie. Dziś albo tam kilka dni temu w przeglądzie sportowym czytam, że przedłużył specjalnie trening, żeby piłkarze nie zdążyli na mecz Polska-Ukraina i dopiero od drugiej połowy to spotkanie oglądali. Takie szczerze mówiąc brutalnie debilne ruchy ze strony trenera, ponieważ no bardzo łatwo od razu na dzień dobry zburzyć jakiekolwiek, nawet nie wiem, powiedz inaczej, bo to zaufanie nie zdążyło zostać wypracowane, a już piłkarze mieli do niego pewne pretensje i patrzyli na niego z ukosem. Pretensje były też o to, jak traktuje część drużyny, że ewidentnie foruje pewnych zawodników, zwłaszcza tych, których on sprowadził latem, bo to też warto zaznaczyć, Legia tych zawodników kupowała na życzenie trenera, nie po jakimś głębszym scoutingu, wyszperywaniu w Belgii, czy to w innych ligach zachodnioeuropejskich. Do tej pory Legia postępowała trochę inaczej. Dla życzenia Hasiego odwróciła sytuację. Co ciekawe, Hasi dostał takie transfery, których pewnie domagał się Stanisław Czerczesow. Nie mówię o konkretnych nazwiskach, ale skali, jeśli chodzi o jakość tych piłkarzy, jeśli chodzi o wydatki na ich pensje i tak dalej. A Rosjanin powiedział, że on potrzebuje sporych wzmocnień, jeśli ma awansować do Ligi Mistrzów, i wtedy powiedział, że ten zespół pod jego
jego wodzą na pewno awansuje. Nie zgodzono się, obrano inny kierunek, mówiąc, że Legia nie ma na to pieniędzy, żeby tak ryzykować, to podjęto jeszcze większe ryzyko, zatrudniając Hasiego i jego ludzi. On nie ufał innym. Miał swój sztab ludzi, miał swoje bardzo wąskie grono, nie ufał do końca swoim piłkarzom, podejmował wobec nich dziwne decyzje, co pokazuje sytuacja właśnie z wczoraj. Maciej Dąbrowski, były piłkarz Legii Lubin, wyszedł nawet na murawę z zespołem, przywitał się z kolegami, po czym usłyszał, że nie jest w meczowej osiemnastce, chociaż jego koszulka była już wywieszona w szatni. Walerii Kazaliszwili, ten zawodnik, który do kolegów zwracał się po ich numerach w meczu z Borussią Dortmund, w piątek to bronił, to zachowanie, to mówienie po numerach, bronił Besnik Hasi. W niedzielę po meczu zapytany przeze mnie o absencję Kazaliszwilego w ogóle w kadrze meczowej, powiedział, że dopóki się nie nauczy tych imion czy ksywek, to nie będzie grał. Michał, mamy mało czasu, a chciałem jeszcze zapytać o to, co dalej, bo ktoś musi ten bajzer przy Łazienkowskiej posprzątać. Padło nazwisko Jacka Magiery, czyli przez lata piłkarza Legii, człowieka, który był w sztabach szkoleniowych, który prowadził drugą drużynę, człowieka, który jest oazą spokoju, którego wszyscy przy Łazienkowskiej lubią i który przede wszystkim sprawdza się w tej chwili zdecydowanie jako trener pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Czy to jest dla siebie dobra kandydatura, czy to jest gość, któremu wystarczy, nie wiem, spokoju? To pewnie tak, bo tak jak mówimy, że to jest taki gość naprawdę opanowany, ale czy wystarczy mu umiejętności, wiedzy i dynamiki, żeby to wszystko opanować? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę my dopiero poznajemy Jacka Magierę jako szkoleniowca seniorskiej drużyny. I mówię nawet o rezerwach, ale o takiej, powiedzmy, drużynie na jednym z tych dwóch topowych. Idzie mu bardzo dobrze, bo Zagłębie Sosnowiec jest pierwszą drużyną w pierwszej lidze. Wygrali w piątek 5-4 z Podbeskidziem po świetnym meczu, emocjonującym, pełnym ofensywnej gry i gaf w obronie, ale jego zespół wygrał, okazał się tym bardziej charakternym, pokazał fajny styl i pokazuje w tym sezonie. Czy jednak okazałby się zbawieniem dla Legii, to będzie po prostu wyjście awaryjne i takie rzucenie młodego trenera, niedoświadczonego, na głęboką wodę i zobaczymy, czy się sprawdzi. Magiera potrafił dostosować się do środowiska w Sosnowcu. Legię zna znacznie lepiej, ale to wcale nie znaczy, że on czułby się w tej roli dobrze. Kiedyś się skłonił ku tej opcji, czy na przykład, nie wiem, kolejnego znanego zagranicznego trenera i znowu ryzykować, a może się uda, że trzeba będzie za pół roku płacić następne studia. I jeśli trener zagraniczny, to musi to nastąpić po bardzo dobrym researchu, bo tak naprawdę Besnika Hasiego wzięto wyłącznie na przykładzie tego, jak radził sobie Van der Lofcze w Brukseli. Także w środowisku, które on doskonale znał, bo był piłkarzem tego klubu, tam wyrastał trenersko i przyjął w końcu pierwszy zespół i osiągnął z nim mistrzostwo kraju, ale i tak mu się nie powiodło w kolejnym sezonie. Więc to już powinna być pewna nauczka. Jakaś wskazówka, prawda? Tak, jakaś tam wskazówka, lampka powinna się zapalić. Zresztą głosy krytyki wokół Hasiego też dawały sporo do myślenia. Natomiast wracając do Jacka Magiery, on znalazł. Owszem, to może mega pomóc, ale on też pamięta, jak żegnano się z nim w Legii Warszawa. Jak on prowadził rezerwy i Henning Berg przychodził i jego asystenci siadali na ławce rezerwowej zamiast Magiery i kierowali zespołem, który on w tygodniu prowadził. Decydowali o wyglądzie jego jedenastki i on nie mógł nic z tym zrobić. On w końcu powiedział stop, tu się mnie nie szanuje, idę szukać dalej swojej ścieżki rozwoju trenerskiej. Nie wiem, czy teraz ona prowadzi do Legii Warszawa. Pewnie w Legii wiele osób chce. Te stosunki z właścicieli, prezesów z Magierą były dobre. Po prostu w pewnym momencie przesadzono. Myślano, że on będzie na tyle spokojny, że się na to wszystko zgodzi. Myślę, że Jacek Magiera kiedyś wróci do Legii Warszawa. Michał, zachodni zespół. Ale biorąc pod uwagę, w jakiej jest formie, to jest się nad tym martwić. Natomiast no, już czas nas troszeczkę nie. Dziękuję Państwu serdecznie. Po 19.20 raz jeszcze program Jeszcze Więcej Sportu. Tam zastanowimy się, kiedy polski bokser zdobędzie Mistrzostwo Świata, bo przypomnę, że Krzysztof Grabowski stracił tytuł WBO w starciu z Aleksandrem Usykiem. Jest wielki film, fantastyczny dla reżerów, którzy mogą o to mistrzostwo powalczyć. Jeszcze więcej sportu w radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Oh.
normalne herbaty. Słuchajcie, jak chce ktoś połowę, to odleje. Nie, nie, tam jeszcze jest. Jeżeli pięciwy opało, nie zdążył, a to byłem na przykład, powiedz, nie? Co się stało? No bo za blisko podjechał i by się nie... Jak on chciał... My przeglądamy prasę, komentujemy i rozmawiamy z gościem. To co oni, kurczę, psychicznie, przecież robią pierwsze śniadanie w toku, od poniedziałku do piątku. Ona nie łapie! Do usłyszenia. Tylko, że on za blisko stanu, nie go, zamiast... Jeden metr to on dwa metry. Kto w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra, daj mu do zrozumienia, aby wziął kartę. Kto zostawił mi karteczkę na laptopie? To dało mi do myślenia. Znalazłam listę w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady halitomin tabletki do ssania. I to pomogło. Suplement diety halitomin zawiera cynk, który wiąże odne związki siarki będące przyczyną przebiegu zapachu i redukuje ilość zanieczyszczenia. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Ordynaty zachwycone saskiej krępie. Smakami, wnętrzem, klimatem, a teraz oczaruje starym kątów. Restauracja Dom Polski. Jadłospis stworzony harmonijnie z rytmem przyrody. Inspirujące połączenie unikalnych produktów i kulinarna przygoda dla każdego smakosza. Chodźmy skosztować naszych danych lub zorganizuj imprezę okolicznościową. Zapraszamy. Restauracja Dom Polski. Ulica Belwederska 18 oraz Francuska 11. www.restauracjadompolski.pl. Magnetyczne spojrzenie z podkreślone dłoni i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam też chyba wszystkiego. Odkryj regenerum regeneracyjny serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regeneruje zawęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost. A dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Dzięki regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze, gęstsze. Już od 2 tygodni. Regenerum. Pełna regeneracja. No dobra, już spokój. Której to był, nie wiem, której to był ten spokój? 15. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Związkowcy Solidarności nie chcą opuścić głowy Ministerstwa Zdrowia. Żądają pilnego spotkania z premier Szydło. Wszystkie media podają, że Narodowa Armia wróciła na gotowanie przez zaporzenie zespołu Rosji. Przenośne aparaty KTG do wypożyczenia do domu. To nowość dla ciężarnych w Bydgoszczy. Protest Solidarności w budynku resortu zdrowia po spotkaniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, które odbyło się dzisiaj u ministra Konstantego Radziwiłła, związkowcy ogłosili, że żądają pilnego spotkania z Beatą Szydło. Do tego czasu nie zamierzają opuścić władzy ministerstwa. Po spotkaniu z premier związkowcy prosili już w ubiegłym tygodniu, sygnalizując, że rozmowy z ministrem Radziwiłłem nie przynoszą żadnych rezultatów. Główne postulaty Solidarności to podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych, przyspieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia i ustawa o sieci szpitali. Sytuacja w służbie zdrowia jest zaostrzona w najbliższą sobotę. Mariano, ale w którym momencie? Przed ministerstwem. Gdzie to jest ten sklep?
W związku z sobotnią eksplozją na Manhattanie amerykańska policja poszukuje 28-letniego mieszkańca New Jersey, obywatela Stanów Zjednoczonych, pochodzenia afgańskiego. Po której? Burmistrz Nowego Jorku poinformował, że mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny i mógł być żołnierzem tzw. państwa islamskiego. Władze nie kryją, że dotychczasowe śledztwo już wskazało, że sprawa jest związana z terroryzmem. Nowojorska policja opublikowała zdjęcie oraz podała imię i nazwisko poszukiwanego. Ukraińska dyplomacja potępiła wczorajsze wybory parlamentarne na zajętym przez Rosję Krymie, zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej o ich nieuznawanie i zapowiedziała, że przekaże swoim zagranicznym partnerom listy osób zaangażowanych w organizację głosowania. MSZ w Kijowie powtórzyło po raz kolejny, wzywając Rosję do wstrzymania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie, opuszczenia zajętych terytoriów oraz wycofania z Ukrainy swoich wojsk. Szwecja otrzymała tymczasem ściśle tajną informację o zwiększonym zagrożeniu ze strony Rosji. Szwedzki dziennik Dagens to właśnie po tej informacji władze szybko przywróciły swoją obecność. Szwecja nie zostało na wyspie do Klandia. Eksperci komentują, że gwałtowne wojska na tę wyspę to wyjątkowe wydarzenie, bo nawet podczas wielu fizycznych w okresie zimnej wojny Szwecja reagowała powolnie i ostrożnie. Gazeta przypomina, że nieprzypadkowo w ostatnim czasie dowodzący siłami zbrojnymi przeprowadzili niezapowiedzianą inspekcję gotowości jednostek wojskowych. W ostatnich latach szwedzki rząd, określający się jako neutralny, jako neutralny, zacieśnił współpracę z NATO. W maju tego roku wprowadził zmiany w ustawodawstwie, które pozwalają na rozmieszczenie się w sojuszu. Obawiamy się jako nauczyciele, że być może część uczniów zostanie zmuszona do tego, żeby wybrać... Pokaż. Moja ciotka to pisała. ...podstawówce, na którą nie będzie już przedmiotów przyrodniczych, do liceum, gdzie nie będzie Tylko nie ma zamiennego. Na Facebooku też mam. Martę Grącki zaproponował. I mam jeszcze to skrzątku. Zablokował swoje konto. Zrobimy tak, pojedziemy do Otwocka i zobaczymy, że pojedzie z nami. I wysiądzie, zobaczymy, kto wysiądzie ostatni. Będziemy teraz tłumaczyć. Jak on wysiądzie ostatni... Nie musisz wchodzić, to daleka widać. A ty możesz? U mnie nie ma właśnie tego. Widziałeś, żeby zdjęcie było u mnie.
Jak ja tu zablokowałem go, to wiesz. EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Może to tam może być? Może policja, może to, co ty chcesz? Czy pomknięć przylepkę? Olej, po prostu się nazywa. Bo taka osoba istnieje w ogóle? No, może być polskiego kontu. Albo. Bo ja pytałem się... I wiesz, co na idioty, bo pytałem się w tych detektywach, w biurach, czy takie coś są, wiesz, że nie ma. A to nie powiedzą, to jest tajemnica. Nie, pytałam się, jak ja wczoraj spojrzę przez Wojtkę, a ty powiedziałeś, pytałeś się, że jest tego osoba, a on po prostu zaczekał, bo on powiedział, że taka osoba u nich w firmie nie pracuje, bo by mnie na miejsce. No dobrze, ale firma może być X, rozumiesz? To nie, że tylko jeden. Może być nie wiadomo ile. Dużo. Dużo, ale jak wiadomo, w której firmie pracuje, może być taki, który nie pracuje. O, tylko inne osoby mogą być chyba nie. Nie dojdzie, no nie dojdzie. A może on jest... Nie z waszej, tylko jedynie z innej miejscowości. Ale po co ci ta informacja, jak ci tłumaczę olej? Bo nie warto sobie zaplatać im głowę. Ale nie wiadomo, czy on z Warszawy zbiera jedzie, a może zbyt gorszy, czy z kogoś. Do czego ci to jest potrzebne? Przestań gwałcić własny mózg. A jak była u Patryka i moja matka dzwoniła, to powiedziała, że detektyw nie pisze jakieś długą mantrę. Prawda, bo Facebooka mojego. No to czytajcie, mam mózg. A ty miał. A mówisz, że skąd tam nie poszukasz? No to może się tak bawią. A nie poczekaj. A potem... Przeszkadza ci patrzę, chcę nie chodzić. Właśnie. Olej go, no. Chyba... Może on jest ku ciepłym mocnym. Chyba na prysku poszedł. Wierzę, że są do Markosiego dzwoniłem dzisiaj, powiedział o tym troskę. On powiedział, że to jakaś głupota jest. Innym przeszła ochota. To jest głupota, przecież Marka cię nastraszyła i tego. Zjadę sobie ten zabracać, wsiadę, miasz dopa. A ja mu nastraszyła. A ja mówię, a ty go znasz? A ja go nie znasz. A co masz pipa? No bo on mnie nazwał, cieszy na chodę. No panie, a ty mówię, moja stara. A w włosach jest chłodnie to. Ma rację. Ale to jak twoja prababka stara, popierdolona? Nie, ale on tak mówił, że wiesz, stara, stara. A widać, słuchajcie, ktoś zostawił jakiś pleczak, który jeden raz, słuchajcie, a ty ludzie dwójki się podobni. Jakaś babcia mówi, przyjechać. Ale ta babcia skąd przyjechała? Z jakiej wioski? Z Dzika? No, ale wszyscy ci pogodzeni. Powiedziała, że mam zabrać sobie duplikat. Mam poinformować kartę, że kartan mi bankomat wziął i przysłał mi duplikat. Ale to nie w banku trzeba iść, a nie do nich tam, co oni proponują, tylko w banku trzeba iść. Wiadomo, że tak. Duplikat wyroby i wtedy przyszedł. A może ktoś ci wyjął tą kartę i gdzieś ty narobił długu? Właśnie. Zablokowałem ją w telefonie przecież. W internecie. Ale jeszcze sprawdź, zaszczerzona jest karta. Gdzie jeszcze fizycznie do banku na wszelki wypadek. Podaj ważne za duplikat. Jeszcze pójdę do M-Bank, żeby zabrali mi drugie konto. Dwa konta będę miał. Dwa konta zrób, kochani. Cztery nawet. Dwie marchewki, trzy selery, szczypta soli, sok z cytryny, pięć kotletów z zielęciny. Tego nie mogli zrobić, bo komputer nie mógł zainteresować, bo za późno było. Ty masz pieniądze jakieś na ten swój telefon? Ile masz? Nie, bo... No odpowiedz, Paweł. A to trzeba zapłacić. Potwierdza się wszystko, co o zapomnywaniu prawdy o 10 zaroczniku. Nie nazywałem się. Nie byłem. A moja matka jeszcze kartę poza mi nie zablokowała. Mi zablokuje. Jaką kartę? No ona płaci, ona może zablokować. Może, nie ma, że nie może. Słuchaj, ale na umowę kupowała? Tak, może zablokować. Ale będzie musiała... Nie, rezygnowanie, ale może zablokować. Może wziąć... Ale będzie musiała...
trzeba płacić symbolicznie, to ale, co ale może sobie wziąć drugą nową kartę na ten sam numer, ale to może zablokować kartę, powiedział, aż się wyblokowało. Ale ty masz play. Bo ona chce, bo ona powiedziała, że nie będzie wyłączała. Ale przecież ty nie korzystasz z plusa. Mam plusa, korzystam. Aż playa? Na razie nie. Ale ty masz na abonament? Play? No. No to tracisz. Ale już plusa też, bo matka ma. Ale jeżeli ty nie korzystasz z playa, to ty tracisz. Mama powiedziała mi, że jak z plusa nie wyłączę jakichś pakietów, to będą płatne są. Pobieraj ten budżet. I bardzo dobrze. Mogę i każdy sobie. Ale jak z tego playa nie będziesz pakiety pobierał, też będzie płatne. Co w kwietniu 2010 roku. Ja bym zrobić? Ja bym za Krystą dzwonił, przychodzi za dużo, bo jest taki... Ona mogła tam zastrzec za granicę, żebyś nie dzwonił, także ty się o to nie ma. Ale jak ona zastrzegła, to nie zadzwoni. Nie, nic nie zrobiła, nie zastrzegła. A ile tam macie pieniędzy na tego playa? Bo to trzeba zapłacić. Jasne, bo ty mam czas. Nie masz czasu, tylko musisz zapłacić. Jest mój kanał, do którego chciałam płacić. Do którego? Wielu komentatorów mówi wprost. Z tego... Ale na poczcie mam. Pierwszą lepiej normalnie zapłacić. Potem może spóźnię. Jakby to z pierwsza, bo drugą płaciłem ja sam. A pierwszą zapłaciłeś już? Pierwszy raz kupował, to płaciłem chyba nie dodatkowo. A teraz będzie druga do płacenia. To jest druga. A pierwszą ja zapłaciłem. Druga ile? Tyle? Nie, drugą pierwszą płaciłem. Ale tyle musisz teraz? Tak, a pierwsza... No to nic, no i teraz płacą. A pierwsza, ile płaciłem? Pierwsza zapłaciłem 130. Dodatkowo płaciłem. Powinien zostać starannie wyjaśniony. Osobno. To jest ten punkt, którym rozstrzyga się nasza polska przyszłość. Tylko uświadomienie naszym rodakom... Ale sam ten taki, co to nosił T-Mobile'a u nas w bloku, na zamówienie, to mówię, że szukają takiego jelenia, żeby po prostu. Ale wiesz, ale tu się ile można dzwonić do internetu u mnie jest. Moja mama się szczęiła, że mam na abonament Mosleya. Detektyw mi sprawdza, to dokumentację z Playa. Tak, no z Playa z T-Mobile. Ale plusa nie mają dokumentacji. Nie, bo mama płaci. Ale mama szczęiła się, bo detektyw wyłudzą. No. I co powiedziała? I co powiedziała? No. Ale powiedziałam, nie zaraz już złapałam, to masz chłopak. I powiedziałam, pierdol się, suko. O mnie wkurwiała, po co i będziesz to płacić za mnie? To nie jest interes. Ja załatwiam sobie sobą, a nie ona. Ale przecież nie tylko ona. Paweł, będziesz coś jadł, makaron zjesz? No, to było ja to. Rządowi oficera od swojego prawdy to widzą. Nie, bo to znajomają, żeby zapłacić. Również jeden z generałów, prawdy Michał Karnowski, strzela. Nie, może przelać, podam mi no. Moje kopy i przelać. Powinny zdecydowanie odrzucić tuskowe połajanki i zażądać od Unii, by wymogła na nim odpowiednie zachowanie. No właśnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zawitał w minionym tygodniu do Warszawy i z typowym brakiem klasy... O teraz możecie iść zliczko do zakonnicy. Ty co miałem w bankomacie, to nie mogę ich puszczać. Czego? Ty co miałem w bankomacie, to nie mogę ich puszczać. A ile masz? Bo one są, żeby spłacić pożyczkę. Matka przedłużyła na... A to może ta pożyczka jest? Nie. A ile masz bankomatu? Tylko jakieś wyższe racje polityczne. Ale już nie masz nic? Ale mniej więcej, żeby ci na to 140 starczyło. No właśnie, nie mogę zapłacić. De facto funkcję moderatora szefów unijnych rządów. I przekazać połajanki. Ale musisz to zapłacić. Zapłacił się jako jakiś nadzorca z wierzchni. A teraz bardzo nie będzie przychodziła na Playa, tylko na T-Mobile. Nie na T-Mobile, tylko na Playa. Bo weszę na żadnym innym kraju coś takiego by sobie nie pozwolił. Sprawdź numer tego Playa, bo ty tam też 45 zmieniałeś. Zobacz numer. Tam jest 9.10, jest 54. Ten numer chcę ty podać, to tego numeru nie ma przecież. Dzięki Państwu Polskiemu. Ten numer, który podałeś mi, się mówię. Ten numer, co mi podałeś.
co mu przysłano z Berlina i Moskwy, byle tylko nikomu się nie podałeś 6-9% to nie jest mistrzania. To nie jest mistrzania. No to pisz tutaj na sztuk. Trzymaj to. Wszystkich kosztowało. Już wiadomo, że taki mądry. To nie jest numer telefonu. Masz tu stół. Nie zdolny do obrony polskiej racji stanu, kojarzony na wieki z hańbą, smolą. No zadzwonię, ale to będzie posłucha obraz. Tego czarnego dołapcie wciągnąć mu miało i dalej chcesz szkodzić. Dlaczego Polska no, widzisz, to nie powinno jasno rozpoznać tego typu próby ustawiania się przez Tuska jako zewnętrznego audytora, który przyjeżdża do RP. To jest tak, to jest firma. To jest jakaś ten. Ale numer 26, nie gadaj tyle. Bankowy! Nie znam! Masz karny. Jak ci przychodzi faktura na telefonie, znajdź to do zapłaty. Tam jest podany. A jak nie, to trzeba wejść w internet, tam jest podany twój kod i wszystko jest. Na pewno będzie. No jak to się nie interesuje? Inaczej się nie dowiesz. Nie, to co ty sobie narobić jest. To nie może kolega wszystkich. Ale jest. Numer kontra. O, 60. Dobrze. Ja ci piszę, jaki... Poczekaj, gdzie tam piszę się? O, tu. O, tu, czerwone. Tak. 68. 60 07 01 05 40 11 61. I to starczyło, tak? To masz jeszcze raz sprawdzić, czy dobrze napisałem. Dobrze jest? Dobra. Zobacz, czy masz tutaj. Twój numer klienta to jest 5540116. Masz tutaj ten numer 68? Nie ma. Bo to jest w internecie i oni ma to płacą, ludzie, którzy da to spojrzeć. No bo tam są, no to był inny numer jeszcze, nie? Który to szalowo skończył. Tu jest tak, 68. To ty nie miałeś tego numeru i nawet nie podawałeś. A skąd mamy taki numer do tego numeru? Ja nie znam tego numeru. A ile to musi mieć? 26. 4. Raz, dwa, trzy, cztery, siódemki, 01, 01. A jeżeli w dupę wjechał, to mnie wolało. 00. O Jezu, skup się na telefonie. Siła wam. Ja ci dam tak. 5, 5, ile to jeszcze? 40, 11. 11. 61. A po co mam blokować ban? To wpisz teraz tutaj tak, słownie 68. Ja ci potem napiszę, bo musisz sobie co miesiąc wypisywać, no.
jaki stan jest być może jeszcze w tym tygodniu. Ale wiecie, czasami są takie sytuacje w życiu, że musisz reagować. Czasami w jakimś kalendarzyku. A baba powiedziała, jak była inna. Ale czy ta baba była chłopem? Powiedziała mi, żebym ja nie blokował konta. Tylko żebym miał duplikat karty. Przedostać się do Wielkiej Brytanii. Jak informowaliśmy już, to taka jest piąta przewoźnika. Cichowo, muszę nie Zakład gospodarowania odpadami tłumaczy, że szuka właśnie firmy, która zajmie się wysypaniem wysypiska. Rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Do końca dnia najprawdopodobniej zdecydowanie w centrum, na wschodzie i północnym zachodzie. Nocy, a twoja ciotka, która ciebie najbardziej potrzebuje, to ona źle ci się usadowiła, bo jeżeli ona mieszka na wsi, to z punktu widzenia wsi, ona cię nigdy nie złapi. Jak ona mieszka na wsi, to... Ale ona tak się pyta, gdzie jest Michał? A to chyba matka powinna się pytać, a nie wiem, może to się za bardzo w dole chyba. No, może się zakruchało w dobie. Nie spierdala. Masz piątek, a więc cieszę się miłośnicy poezji Boka. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Zaczynamy z dostojnego, a czuraska pijąca. Nawet można zrobić bajkę grudów ryżu, takie gruty ryżu. Ja mówię Michałku, że tam te gruty ryżu są. A ten Michałek ładny, policja dzisiaj była na Lubelskiej. A znowu, Boże, czy oni mają nic lepszego do roboty? A tam taki seryf, taki wielki, rudy, się uśmiechał do mnie, bo już drugi raz mnie nie filmowali. A dzisiaj to biegali kurcze pomiotowej, Straż Miejska i patrzeni, że jej podmówię czy źle tego. Ja mówię, panowie, o tam na kopę biela od niego. Dalej, co tego czekuje, tak? Dalej. To samo. I skierowałam do takiego pulbyka, co na kopercie siedziała, nie miał wystawiony z tyłu na pewno. Ja mówię, o tutaj może się tego wiedzieć radośnie. Stać go na to, co mu pomarzy. To ma być to, tak, nie? Że on u ciebie ten adres ma mieć. Potem jak pojedzie do innej cygarki, to potem będzie spać. Od morza do morza. A więc się pytam ten adres. Ja przemieszam się w tom i w tom się przemieszam. Ten adres to jest ta... No to ty masz tempo, aż nie wierzę. Jaka to jest ulica? Żeglaska? Żeglaska też. A nie laska. Nie, jaka to jest ulica? Bo to jest dziwna nazwa jest. Nie wiem. Żeglaska. Nie ma takiej, no bo i znów odrodzisz
że grasz. Ale miałeś tam na tym Klimabajru tak napisane, ja to pisałam. Że grarska. No ona może pomyliła się. Że grarska, czy tak jak tu? Nie, tak jak ja powiedziałam, bo ona pewnie się pomyliła się. Bo też kurwała za pieprzem. Ale wszystko podatek dobrze jest. Tak. Potem dziwię się, że jeszcze problem z tego. Ale to była ta babka w tym Klimabajru, tak? Tak wyglądała? Tak, Magdalena twoja człowieka ulubiona. Zaskoczył mnie trochę fragment o swoim wyjściu, może nie mówię, że zaczynał tu święty przeprogramstwo, ale to najwyraźniej poganieje nam Polska, nawet to muzułmańskie, katolicy. Jaki masz numer? Do pióra i do... Wiesz dlaczego, Michał? Bo to się odbija na drugiej karcie. To, co ona tu odbije... Nie udać do mnie z mieszku. Zobacz, to, co ona tu odbije, to będzie dopiero z tym mieć. Ona wie, że pierwsza. Tak samo w tym momencie nabrzmiewa nam muzyka. Więc może posłuchajmy, jak... Ale wy można zeskukukucę. No bo mnie denerwujesz, jak tak. Jestem już w puszczu. To stanąłem pod dębem i uczyniłem, co żem odwiedzał Chrystusa. Zgrzytałem go jak słońce zgrzyta węgę, a w dębie ukazało się człowiecze życie. O Jezu, jak wszyscy jakoś mi słuchają, to mi nie wiem. Ale wszyscy kłamią, no może ktoś mówi prawdę. No mówią, za tytułów. Słuchajcie, kłamanie to też jest sztuka i to jest strasznie męczące, bo trzeba kłamać zawsze tak samo. Mówić to samo. A gdzie ty masz te pieniądze na ten telefon? Michał, dawaj tutaj te pieniądze, jak nie zapłacę. Tam idę na pożyczkę i nie mogę zdać, podziałam akurat. Ale musisz to zapłacić do jutra. Dawaj pożyczkę, lecz czekał na takich jak ty. Bo pożyczka, a jak to jest ważniejsze. Ja nie zapłacę pożyczki, to kar... To wtedy do sądu mnie to podadzą. Ej, tam mamusia ci wyrówna, co się pisze. Nie wyrówna, to powiedziała, że... I ta pożyczka jest. Jak wszystkie możliwe przyśnie, bo zostawiając im twarze... Co za 521? Nie, bo to jest bank. A pożyczka muszę płacić. Ale jest kalaną niczem. Nie wiem, ile mi się zbiera. Musisz to zapłacić, bo tu ci będzie rosło. To nie ma sensu. To mi się odbawa. Ale powiedziała, że teraz bądź pożyczkę. Powiedział, ale ci wyłączał telefon. No, pożyczka poczeka. Tu jest ważniejsze, pożyczka poczeka. To sobie będzie inną kartę, mam to w głowie. Nie, nie może być tak. To jest podpisywanie się 100 razy, nie ma. Nie 100 razy, raz. 61 na końcu. Ten neokonomizm i ta wiara w te gadające drzewa, trochę mi się to łączy z entami. O kurde. Gdzieś ten, tylko, że jest przyjdzie na Gdańską, w Bydgoszczy przyjdzie. Leja. I podam na Warszawę. Ja pierdolę. A jej matka przyjeżdża w październiku. I o tym terenie chętnie by dawno już z tych ale mi zadyma. To jaki to ci znać adres? To żeglarska? Nie wiem, jaki ja to mi podawało. Najpierw sprzedawki na kopniczu. Czekaj, żeglarska. Możesz pisać jaki chcesz, aby twoje nazwisko było. Nie, powiedziała, że według tego kopniczu. Według tego? Zobacz, to jeszcze raz sprawdź. Być może tych nieopodem zaraz będzie więcej. Dobrze, dalej sprawdź. No już sprawdzałeś. Powinna być pory A, a nie L. Dalej sprawdź, to już sprawdzałeś. Ci, którzy nie wierzą, te inne sprawdź. To są wiańskie, to dobre. Darek Anioł w wierszu pod tytułem 17 września 1939 no to cię wsadzą za kratki. No to będzie miał pasionkę ulane. Ale to nie są żądane, uklasowane. Jak nie, to tu. Bo to zablokuje kartę, pewnie chce zablokować kartę. To nie, musisz zapłacić, bo ty się podpisywałeś. Ale zablokuje kartę. Ile? 140? Na wschodniej granicy. Bratobójczo już w plecy Polski. Paweł, ile nie ma on? Dawaj znowu, ja 40 ci zapłacę, wiem. Ja na razie nie płacę. Mam odłożone na bilet. Ale tam pisało, że jest, że mam termin pisało na pocie. Co? No masz telefonie, jeszcze raz odśwież. Tam jest przy numerze napisane do mnie.
Nie rób siebie idioty. Sami uczynili się obiektami. Nie rób siebie idioty. Dziś chcą być przykładami demokracji. I przeczytaj tam, na którego. Bo ja będę za sprzęt i za kartę. Rosjanie nie chcą być przykładami demokracji. Tutaj może demokracji suwerennej chcą być tak zwanej. Mamy to wieczne w wierszu, który chyba go kładzie. No nie, nie, nie. Mamy w tej dobra zmiana rozumie demokrację właśnie w taki sposób, że... na swój sposób, tak.